Cześć, jestem Basia. Bardzo miło mi się z wami zobaczyć prawie na polach letnickich, chociaż nie mam ze sobą pól letnickich, tylko mam swoje podwórko domowe. Fajnie tak spotkać się z wami prawie w moim domu. Spotykam się z wami dzisiaj po to, żeby troszkę opowiedzieć wam o samotności. O tym, jak samotność rozumiem, czym ona dla mnie jest, czy jej doświadczam i żeby razem poszukać odpowiedzi razem z wami na takie pytanie, co właściwie z tą samotnością robić, jak sobie z nią radzić. Na początku myślę sobie, że warto powiedzieć o tym, że samotność to jest taki stan, którego nie lubimy. Ja nie lubię być samotna i wy pewnie też, jeśli budzi się w was jakiś taki opór, jak słyszycie słowo samotność, to chcę powiedzieć, że to jest zupełnie normalne, dlatego że jako ludzie nie lubimy być sami i to nie jest dla nas naturalny stan. Człowiek jest stworzony do relacji, po to, żeby w relacji być. Ja na przykład, jak zauważyliście, jestem na wózku i żeby sobie każdego dnia poradzić z każdą z najprostszych czynności, tak fizycznie, to potrzebuję człowieka. Nie ma opcji, żebym wstała z łóżka bez pomocy człowieka, żebym się ubrała bez pomocy człowieka, żebym zrobiła cokolwiek, w czym nie będzie mi towarzyszył człowiek. Nie ma takiej opcji. A generalnie też jestem z natury osobą bardzo towarzyską i nie lubię być bez ludzi. Więc nie lubię być też sama za bardzo, ale ostatnimi czasy trochę odkrywam, że samotność jest też czymś, co jest nam potrzebne i może być nam potrzebne, że dobrze przeżyta samotność to jest taka samotność, która może ci pozwolić na to, żeby Pan Bóg zaczął jeszcze lepiej i mocniej działać w twoim życiu. Myślę, że ostatni rok był dla nas takim czasem samotności. Pandemia była takim czymś, co spowodowało, że niby byliśmy sami, jednocześnie nie byliśmy sami. Nawet ja teraz do was tutaj mówię tak online trochę, czyli trochę z wami jestem, a trochę mnie z wami nie ma tak naprawdę. I w czasie tej samotności pandemicznej bardzo to odkryłam, że jest tak trochę, że w życiu nie chodzi o to, żebyśmy żyli tak skrajnie, to znaczy, że nie potrafimy być cały czas z kimś, albo nie potrafimy być cały czas sami. I to ważne, żebyśmy znajdowali takie przestrzenie, w których jesteśmy trochę sami, trochę z kimś. No ale jak to zrobić, żeby być tak trochę samemu, trochę z kimś? Myślę, że najważniejsze to jest to, żeby nie bać się tej samotności. Kiedy zostaję sobie sama, na przykład w swoim domu, to przychodzą do mnie różnego rodzaju myśli i pytania. I to, czego się nauczyłam, to to, że warto przyglądać się tym pytaniom, że warto nie bać się przyglądać się tym rzeczom, które do ciebie wtedy przychodzą, żeby ich tak nie odpychać i nie spychać. Bardzo staram się to robić na bieżąco i to jest trudne, żeby to robić, żeby się mierzyć z tymi pytaniami. Czyli zostaję sama i sobie myślę na przykład o tym, jaki jestem i nie wiem, jak macie wy, ale ja mam tak, że zawsze chciałabym być lepsza niż jestem. I ostatecznie odkryłam też to ostatnimi czasy, a zwłaszcza kiedy przygotowywałam się do tego, żeby z wami się tym podzielić, że jak sama zostaję z tymi pytaniami wszystkimi, no to jest tak zwana kiszka, bo jest mi po prostu trudno. Bo dochodzę do tego, że jestem beznadziejna, że mogłabym być lepsza, że wszystko mogłoby być lepsze. No i co z tym robić? Jak sobie z tym poradzić, że mnie to tak przygniata? No ja sobie z tym radzę w jeden możliwy sposób dla mnie. To znaczy, zanoszę to Panu Jezusowi. Próbuję to Jemu opowiedzieć, że mi jest trudno z tą samotnością. I ta samotność, po prostu ją oddaję w takiej formie modlitwy. Najprostszej modlitwy, na jaką mnie stać w danym momencie. Czyli na przykład, jeżeli mnie tutaj teraz rozpraszają ptaki, które ćwierkają i ludzie, którzy przychodzą za mną, to po prostu mówię: Panie Boże, Tobie to oddaję i mam nadzieję, że to słowo, które
komuś zanoszę teraz, że ono komuś pomoże w czymś, że ty będziesz działał przez to słowo, przez to spotkanie. I myślę, że to nie bójcie się tego robić. Nie bójcie się być prości, nie bójcie się być autentyczni. I wtedy wierzę w to, w moim życiu się tak dzieje, że Pan Bóg będzie przemieniał i waszą samotność, i wasze trudy, i wasze radości. Wszystko będzie zabierał i tak robił, żeby było z tego jeszcze większe dobro. Ostatnią rzeczą, którą chciałabym się jeszcze z wami podzielić, to jest taka myśl o tym, że kiedy faktycznie jest tak, że nie radzisz sobie z samotnością, to warto mieć blisko siebie takich ludzi, przed którymi możesz wylewać serce. I może jest tak, że jeszcze ich nie masz, może ich jest tak, że jeszcze nie ma blisko ciebie kogoś, kogo możesz nazwać swoim przyjacielem, to się w ogóle tym nie przejmuj, tylko proś o to. Proś o to Pana Jezusa, jestem przekonana o tym, że On ci to da, bo jak przyjdzie taki moment, że On będzie wiedział o tym, że twoje serce kogoś takiego potrzebuje, to na pewno cię taką osobą obdarzy, bo Jezus zna pragnienia naszych serduszek, mojego serca zna i poznaje cały czas i tak samo twojego. I jestem przekonana o tym, że dostajemy ludzi na dany i potrzebny czas. Ja tak mam, właściwie dzięki temu żyję, że ludzie się w moim życiu pojawiają dokładnie wtedy, kiedy mają się pojawić, więc wspólnota jest czymś, co jest w Kościele mega, mega ważne i spójrzcie, nawet jeżeli mnie z wami nie ma teraz, jeżeli nas tutaj nie ma, nie widzimy się, to i tak tworzymy wspólnotę za pomocą komputerów, telefonów, wszystkiego, wszystkich tych ekranów, w których się widzimy. I to jest ekstra, to jest super, że mamy siebie i być może teraz tam, gdzie siedzisz, jest taki moment, że możesz się pomodlić za kogoś, kto z tobą ogląda tą transmisję, za kogoś, kto może ciebie teraz potrzebuje. I Duch Święty ma taką moc, że dla Niego to nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy, jak jesteśmy. Po prostu możemy zawołać i On przychodzi do ciebie, bo ty Go teraz potrzebujesz. I zachęcam cię do tego, żebyśmy się krótko pomodlili po tym, jak już sobie to pooglądamy, jak się posłuchamy, żebyście wy zawołali za mnie, a ja zawołam za was. I myślę, że to będzie taki element jednoczący nas bardzo. To po pierwsze, jednoczący i dający pokój. I to są takie jedność i pokój, to są takie dwie rzeczy, które są według mnie takim lekarstwem na taką moją najtrudniejszą samotność. I ten Duch Święty to są takie dwa elementy Ducha Świętego, dwa owoce Ducha Świętego, jedność i pokój, które przynoszą mi takie mega, mega ukojenie, że jak już nie wiem, co robić, jak się czuję sama, to albo proszę kogoś, żeby się ze mnie pomodlił, tak jak was przed chwilą, albo sama staram się zawołać, no i Duch Święty przychodzi i jest. Trzymajcie się, dobrego spotkania. Ciekawa jestem, jak to będzie. Czy będziemy tańczyć online'owe haczyki? Może tak, więc ja zaraz sobie puszczę jakieś tam tak, tak, panie, albo coś innego i w swoim przedpokoju w kapciach zatańczę coś fajnego przed swoim telewizorem. Ściskam was mocno, do zobaczenia gdzieś tam. Trzymajcie się z modlitwą. Pa, pa!